Witam. Rwa kulszowa to temat dzisiejszego, krótkiego filmiku. Trudno tutaj bardzo mi będzie dać wszystkim, czy Wam, konkretne wskazówki, ale kilka słów. 1 do 5% pacjentów ma rzeczywistą rwę kulszową i to jest fakt, to nie jest moja czy nasza opinia. Reszta z promieniowaniem, z bólem peryferyjnym, tak zwanym odległym promieniowaniem od, od kręgosłupa, po pośladkach, strony bocznej, do pachiny i do kolana, do stopy. Szczególnie mówimy o jednokończynowej, czyli po jednej stronie promieniowania. To ponad 90% to są wszystko zaburzenia, postawy, złe napięcia, problemy na stawie krzyżowo-biodrowym problemy tutaj na stawach takich malutkich, międzywrostkowe się nazywają na kręgosłupie, problemy w pachwinie, problemy na stawie biodrowym, niestabilne zaburzenie oddychania. Wszystko to może być przyczyną, zaburzenie na paśmie biodrowo-piszczelowym z naprężaczem. Wszystko to może być, e, wywołać e, promieniowania do kończyny dolnej. Także nie sugerujmy się przede wszystkim ani rezonansem, który rezonans przede wszystkim pokazuje fakt, że coś mam, jakiś problem w kręgosłupie i trzeba na pewno mieć, czy przynajmniej zdjęcie rentgenowskie, czy rezonans, do tego, żeby wykluczyć jakąś istniejącą jednostkę chorobową typu nowotwór, typu złamanie. Natomiast i rezonans, i zdjęcie rentgenowskie nie pokazuje nam jednej rzeczy, źródła bólu. My nigdy nie mamy tak do końca pewności skąd idzie ból, skąd, co jest, jaka struktura jest źródłem, źródłem tego promieniowania czy dyskomfortu u pacjenta. Stąd zasadniczym celem terapeuty jest przywrócenie równowagi. A czy to na stawie krzyżowo-biodrowym, a czy na tych stawach międzywyrostkowych tutaj w obrębie po lewej czy po prawej stronie wystarczy się gdzieś przechylić, czy mieć kończynę dłuższą po jednej stronie i już te stawy międzywyrostkowe za siebie gdzieś zahaczają i mogą wywołać identyczne objawy jak typowa rywa kluszowa. Staw krzyżowo-biodrowy daje już dzisiaj wiadomo, może dać identyczne jak po dermatomach o objawy typowe dla rwekulszowych mięsień gruszkowaty, pasmo biodrowo-piszczelowe, staw biodrowy. To wszystko może być źródłem tego idącego w dół promieniowania. Dlatego nie mam możliwości dać jednej porady wszystkim, jak postępować przy, rwy, przy rwie kursowej. Trzeba. Trzeba po prostu jakieś porady fachowca, który oceni, skąd może pochodzić ten pierwotny problem. Bardzo ciekawy przypadek, który może wam da taki obraz, co się dzieje. Przychodzi zawodowa prof, profesjonalna kolarka, uczestniczka igrzysk olimpijskich 27 lat, bardzo agresywna, silna, no, e, tylko takie osoby mogą odnieść sukces w sporcie i ma promieniowanie, ostre. Um, już nie pamiętam do której kończyny wszystko jedno. I co się dzieje? Kładziemy ją na łóżko, nie ma promieniowania. Pierwsza komenda: oddychaj. Jest ok. Natnij mięśnie brzucha. Wow! Przy napięciu mięśni brzucha wzmagane, ostre promieniowanie. Jaki stąd wniosek? Zobaczmy. Po prostu nie umie napinać mięśni brzucha. Jeszcze raz zwróćcie uwagę na to, co mówiłem. Osoba silna, czyli te mięśnie zewnętrzne, te, te, te fazowe, które są odpowiedzialne za to, że ona szybciej jedzie na, na rowerze, one napinały się i one jej destabilizowały. Kręgosłup, jeżeli narysujemy miednicę i kręgosłup i mięśnie te fazowe, prawda, to jest wszędzie opisane, że przy napięciu one gdzieś wykrzywiają kręgosłup w bok, bądź bądź jeżeli dominacja mięśnia prostego brzucha będzie pociągał za sobą kręgosłup w kierunku górnym. I to fantastycznie pokazuje, że po 3-4 minutach nauki oddychania o czym będzie w następnym odcinku mowa i nauki prawidłowego napinania, czyli tak jak już wcześniej mówiłem, osadzania klatki piersiowej nad miednicą, promieniowanie zeszło. Czyli nierwa, a po prostu pierwotne jakby zatracenie umiejętności oddychania, tak jak zwane cywilizacyjne, jak my to u nas nazywamy, a jeżeli nie ma oddychania, to nie ma napinania tych powłok burszusznych, czy jakkolwiek to inaczej nazwiemy, między, zawartych między klatką piersiową a miednicą. I dodam do tego jeszcze, zwróćcie uwagę, co powiedziałem, to kolarka, czyli żeńska odmiana kolarza. Co jest? To też jest opisane. Jeżeli ktoś jeździ w pozycji niskiej na rowerze, czyli kolarz, czy kolarka, czy triatlonista, szczególnie na rowerach czasowych, nie mają szans prawidłowo oddychać. Opisane, Chaito to pięknie opisuje, że mają tak zwany efekt klepsydry. Inaczej napinają górne i dolne powłoki mięśni brzucha. Stąd nie dziwmy się, że osoby jeżdżące na rowerze, które mają zawurzone oddychanie, Muszą mieć problemy w obrębie kręgosłupa. Stąd prosta porada dla niej, że po zejściu z roweru, gdzie wiadomo, że musi źle oddychać, powinna mieć trening oddechowo-stabilizacyjny, żeby zmniejszyć ryzyko nawrotu tego bólu kręgosłupa. Przy prawidłowym oddychaniu, przy prawidłowej stabilizacji, promieniowanie ustąpiło i teraz tylko kwestia czasu, kom, jakby kompleksowe dalej stabilizowanie, i nie ma i nie ma problemu w obrębie y, kręgosłupa. Dzięki.